będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Z nami Cezary Kęsik po morderczym pojedynku z Krakowiakiem, z Marcinem Krakowiakiem. Powiedz przede wszystkim, jak ty się czujesz, bo chyba z tak twardym zawodnikiem to ci jeszcze nie przyszło walczyć. Witam wszystkich. No naprawdę, kurde, jestem pełen podziwu Marcinowi. Tyle ciosów, co przyjął, tyle kolan, a on dalej szedł do przodu. Zrobił dosiad, druga runda. Młyn. No i w trzeciej udało się mi go skończyć. A jak się czuję? Czuję się no zajebiście, jak się mogę czuć po takiej walce. Myślę, że dałem bardzo dobrą walkę. Ale też musiałem troszkę posiedzieć w szatni kilka minut, żeby dojść do siebie. No i teraz mogę z wami chwilkę porozmawiać. No to powiedz przede wszystkim, oprócz tego, że miał twardą głowę, to czym cię zaskoczył? No zaskoczył mnie tym właśnie, że nie szedł na pełną wymianę, nie szedł w szarże, tylko po prostu czekał na dobrą okazję, punktował. Jeżeli był parter, no to też starał się kontrolować. Wiedziałem, że ma dobry parter. No, zrobił dosiad, ale dobrze, nie udało się mi go skończyć. Będzie bonus za walkę wieczoru? No, jeszcze za walkę wieczoru nie miałem. Bardzo bym chciał, no czekam na kolejne walki. Mam nadzieję, że moja będzie najlepsza. Tutaj oko puchnie, że tak powiem, ta śliwa pod okiem. Co jeszcze? Jak bardzo jesteś porozbijany? No właśnie czuję to prawe oko. Dostałem łokcia w dosiadzie. No poza tym to nic nie boli. Chciałbym zobaczyć twoje ręce, bo powiem ci, przy tylu wyprowadzonych ciosach są całe, wyglądają na całe. Twarde jak kamienie. Tak zwany Polish Tank, nie z solidnego materiału, ale wiesz co sobie myślę tak, twoja druga walka w KSW, wracasz do wygranych, bo miałeś wcześniej długi streak wygranych, no to po takiej chyba walce, mam nadzieję okraszonej bonusem wieczoru, będzie to smakowało. No pewnie czekam na decyzję od włodarzy. Mam nadzieję, że dużo poprawiłem przez te 9 miesięcy od walki z Abusem, wnioski wyciągnięte. No i co? No mam nadzieję, że podobała się walka i czekam na ruch włodarzy, kiedy dadzą mi następną walkę. No i z kim? Nie ukrywam, że chciałem rewanż z Abusem, ale jak mówię, Abus jest w UFC, gratuluję mu angażu i niech się tam rozwija. Ja mówię, pnę się w drabince po pas w KSW i tu zostaję. Mieliście już okazję porozmawiać z Marcinem Krakowiakiem po walce? No w klatce mu pogratulowałem, powiedziałem mu, że ma cholernie twardy łeb i no, że gratulacje, dobrej walki. Czy nie za bardzo się tam podpaliłeś pod koniec pierwszej rundy, bo widziałem, że się wystrzelałeś tam mocno, chciałeś go skończyć. Czy to nie wpłynęło na twoją kondycję? Gdzieś słyszałem, że została minuta do końca walki. No i jak widziałem, że on pływa, no to chciałem go skończyć, każdy by to robił. No ale mówię, była minutka, żeby to wrócić do siebie, odczekać i no mówię, kondycyjnie nawet w trzeciej rundzie czułem się bardzo dobrze. Płuco było bardzo dobre, dobrze przygotowane, no ale tyle ciosów, tyle męczarni i po prostu ręce i nogi troszkę odmawiały posłuszeństwa. Znaczy wszystko tam było pod kontrolą w parterze jeszcze na końcu, bo widzę, że tam on z góry cię atakował. Czy to kontrolowałeś, czy jak tam się czułeś z dołu? No w parterze to bardziej on kontrolował, bo jak mówię, no udało mi się go obalić, ale on dobrze skontrolował, wsiadł w dosiad. No i ciężko mi było, nie ukrywam się, ciężko było mi stamtąd się wydostać, no ale było koniec rundy, no i sędzia podniósł do drugiej. To wszystko od nas, to wszystko, gratulacje, tak, dziękuję. Bardzo dzięki wielkie. Gratulujemy. Chciałbym coś powiedzieć do siebie, dziękuję przede wszystkim mojemu trenerowi, który jest mega człowiekiem, to jest mój trener od technik parterowych, technik zapaśniczych, technik bokserskich. To jest trener od motoryki, trener od siły, to jest kurde naprawdę mega człowiek i gratuluję mu, bo to jest jego też wygrana. Oczywiście dziękuję wszystkim kibicom, którzy przyjechali mnie dopingować. No i jeszcze chciałbym podziękować Inspektoratowi Sił Wsparcia Zbrojnych oraz mojej jednostce 1 Batalionowi Drogowo-Mostowemu, ponieważ dzięki niemu też mogę się rozwijać, jeżdżę na różnego rodzaju obozy. Byłem wcześniej na obozie w kickboxingu, teraz od razu po walce w poniedziałek jadę na obóz w judo. No i dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w rozwoju. Dziękuję. Dziękujemy.